That's it! They're running! We did it! We did it! I'm sorry, we got here a little late. I want time to gather my men. I thought I saw your squad up at the manor house. The dead ones. I don't want to see them buried here. I want to take them home. Well, they've certainly earned that, at least. Commander Shakowitz, are you all right? I'll be home soon. They will surrender soon. The Bosch? That's not likely, not while they still have a way out. That being... Shaohua. Get a 30 on that position there. Huxley, find some more sandbags. From Major Holden. The Poles and Canucks have taken Hill 262. Jerry's fallen back. Hard. Towards us? Every last godforsaken one of them. We're gonna need more ammo. Siemano, tutaj Maciek MB40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z... Już w sumie ostatnim odcineczku z Call of Duty 3. Closing the gap, szambuła. Oj, będzie rzeźnia. No naprawdę teraz... Nie ma się co obijać. To trzeba strzelać. Najgorsze to, że nie widzę do kogo mam strzelać, bo... Jak widzicie, nie mam... Jest, był dymek. No, z góry trochę nam zbiegnie gości. Nie powiem, że nie. No to ja już na to nic nie poradzę. Więcej na lewcie, dobra. Jest 30 w domu. O shit. Dobra, ja się schowam. Zaraz. Zaraz. Chwila. Dobra, stąd spadam. Tylko nie wiem, co mam teraz zrobić. No. Więcej Germańców. No to fajnie, nie? A mnie posądzą o friendly fire i to jak się skończy. Dobra, użyję tych granatów, dopóki je mam. Aha. No to przyjemnie, nie? No, Huxley chyba wrócił. Dobra, spoko. No nie ma Huxley'ego z bazuką. MP44, dawaj. Już, uciekam. Uciekam, panie. Ra. Ale speed. I tu będziemy się teraz kampić? A to wychodzi. Sobie pójdę potem MP44, dopóki jest spokój. Względny. Lej. Ale to mi się ten czołg nie podoba. Oh no. Czym? Trzeba mieć na to metodę chyba. Siglemne i będę ich ostrzeliwał. Aha, chyba już akcja działa. Dobra. Dobra, którędy, panie?
Powiedzcie, którędy. A, tędy, dobra. Albo i nie tędy. What shall I do next? Bo chyba wraz mnie tu gdzie trzeba. Oh shit. No i chyba zdupiłem sprawę. Bo teraz nie mogę wyjść. Albo i albo nie zdupiłem. Dobra. Get up or you're dead! Need air support! Now! Popping smoke to mark our location! Stay with me, buddy! Wenn du unter der Erde liegst, piss ich auf dein Grab, Army! You're going home in a coffin! They're gonna kill us! Their own bombs! Guys got a point! This happens again, I'm done calling in air support! Stay cool, alright? There's our way out! Aha, dobra, spoko. O matko. Dobra, z MP44 sobie poczyścimy. W sumie troszkę lepszy sprzęcik od Thompsona pod względem zasięgu. No i inne pociski. Można trochę posnajperzyć. Najlepsza taktyka kleić się do ścian. To są nasi, czy nie są nasi? Nasi, dobra. DPIA, motherfucker. Mogę tu do was wejść? Nie, nie mogę, ale przykro. Macie tu jeszcze jakąś amunicję? Bo by się mi przydała. Nie chcę karków. Przeładujmy wszystko. Ale tu jest rzeźnia, ja nie mogę. Otwierać, policja. No okej. Relocate. Idź pan. Ła! Glebson. Okej. Lecimy dalej. Snajpery? Tu! No chyba nie. Spadać, niemiaszki. Nie chce mi się z wami gadać. Okej, na górę. Albo nie, nie na górę. A, przeskakujemy, dobra. Ops. And where to go? Aha, tutaj. Oh shit. Co my tu mamy? Garant. No po prostu wyczepiście. Zwłaszcza, że garant mi teraz nie będzie za bardzo potrzebny. Snajperka by się przydała. O, przyjemnie. Co, ja muszę biec? Po coś? Au, 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 au. Nie wiedziałem, że tak będzie. Nie wiedziałem, że tak będzie, że go dziamną, nie? Nie wiedziałem, że tak będzie. Mam Estega, tak? Jest to coś. Macie Bijara może to... Jakbym jeszcze wiedział, gdzie ten Guzo jest, tutaj idzie. Już nie. Tu jest jeszcze MG-k. O, już chyba nie.
Tu jest jeszcze jeden engik. Albo i nie engik, nie wiem. W każdym razie tak go zdejmę. Wracaj się, guzo, panie. Będzie teraz boom? Ups. O, przyjemnie. Advance with Dixon. Tatum Springfielda. A wy mi nic nie mówicie. Dobra, wiecie co, ja to tak zrobię. O, fajnie. Cześć. Bierz go. Popping smoke. Robimy ostrą zadymę. Oh yeah. Tylko nie we mnie, no. To tak śmiesznie wygląda. Tam są jeszcze niemiaszki? Nie, tam są nasi. Dobra. To ja rozumiem. O, Mortomis. Przyjemnie. Weź głowę snajpera. Jeszcze Dixon dostał, super. Tutaj przyczupię trochę. Jeszcze sierżant dostał. No przyjemnie. Forget him, Dix. McCullen told me to tell you. You're not dying like him. He told me to tell you. You should go to hell. Stay with me. But you're okay, Guzo. Dix. You're okay. Come on, buddy. God damn it. No to chyba już nie mamy naszego sierżanta. Somebody get me a bandage for my leg here. Who's in charge here? What do you need, Private? Jerry's falling back. Your squad's needed on the other side of town to drive him out. I go with us. We could use the firepower. The rest of you, ammo up. Leave your gear. Just your weapons and bullets. A ten się zaczął tak rządzić, nie? No dobra. Lecimy na Szczecin. Situation. We're taking out this tank. Bazooka advances straight down the street. Squad, fight some cover. The building on the left. Nichols, you take one. Come on. Boom. Fire on that line. Dobra, idziemy za wam. Czy ja mam gdzie indziej iść? Tutaj mam iść. Dobra. Pomóż. Pomóż. Ja muszę klasycznie przejść przez domek, tak? Super. Podoba mi się to. Albo i nie? What the hell should I do? No i znowu się dzisiaj zgubiłem, no. Super. Guzo, ty, patafianie. Też chcę. No dobra, przejdę tędy. Miałem pewnie iść gdzie indziej, ale dobra. To nie wiem jak przejść. Sobie pójdę tędy. Strasznie oddalam te gwiazdki. No dobra, może to jest jakiś bajer, obejść to naokoło. Cześć. Puść mnie. Puść mnie. Wow, no puść mnie, miocie. No nie zrozumie, no. No i mam pójść na ten bazookę, tak?
Muszę jakoś stąd wyjść. Tak się zabiję. No shit. Tam jest jakieś wyjście. Spróbujemy tędy. Jak się da. Teraz się nie wrócę. Matka, ale nie zagięło to Call of Duty. Noż morden. Może przez to okno wejdę? Nie? No to what should I do? Tu jest okno. Tylko tam mogę wejść? No nie mogę. Tam już są na dole. Już rozwalili. Demon, może gdzieś jest jakieś wyjście? No dobra, oczyszczę to w ten sposób. No po prostu trzeba ich ubić. Może to jest cel. Tak, taki był cel, ubić ich, super. A ja się głowie całemu zrobić. Przyjemnie. Idź pan. I'm moving, zio. Hopa. Okej. Dzień dobry. Dobra, najpierw macie granatkę, się pobawcie. A się schowam do miciu. A tu są nasi, dobra. Otwieraj pan. Aha, dobra, spoko. Może to jest metoda, przeniknąć przez drzwi i otworzyć od zewnątrz. Spoko. Lubię to. Popping grenade. A. Ja się szczupię tutaj. To jest dobra kampa. Tak za rogiem. Oh my god. Nie wiem, czy trochę na jolo tego nie robię, ale dobra. Wysunąłem się na z góry upatrzone pozycje. W ogóle wszyscy tutaj robią advancing, więc w sumie I don't care. Więcej was matka nie miała. More granada. Okej, okay, I'm moving. Wiesz co, dajcie już. Będzie wygodniej. Mogę tu wejść? Czy nie? Jakoś inaczej. Ej, jak oni tam weszli? A, po schodach. Magic, geniuszu. Cały czas myślisz, że tutaj gdzieś BAR leży, a to nie BAR. Cześć. Jumpujemy na dół. Dobra. Są Germańcy, to są nasi. Są nasi, dobra. Okej. Okay. Czy my jesteśmy drugą liną? Co przy snajperze? Shit. Oh, it's time to kick some ass. Czy to już tu wlezi? Okej. Okej. Hop. Au, au! Ale kombo z tymi grantami walnęli. Soczyście. Zlepek Niemców, lubię to.
A, przeładuj to. Ale byłby przypadek, gdybym teraz zginął. Fuck, 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 fuck. Na. Wow. More Springfield? Like it? Będzie dobre snajperzenie, widzę. Mortarki mam zdjąć. Dobra. Okej. Tam jest, dobra. Już biorę. Zdjęty tutaj. Jakiś SDKZ ci przyjechał? Okej. Żyje. Tylko nie wiem, co się właśnie stało. Bo zaciąłem piętro niżej, no. Fajnie. It shit and die. Gdzie jest wyjście? God damn it. O, mam mi działo nawet. O, shit. Bazooka, dawaj mi to. Jak ja... Mogę tego użyć? Dobra, super. Shit. Muszę trochę odpocząć. To się tego niewygodnie używa. No ale normalnie też się tak używało, więc... Dobra, shit, bo oni tutaj już przychodzą. Dajcie mi mojego STG-a. Dajcie mi mojego STG-a. No chyba bez jaj. Daj mi coś, byle co, nawet Garanda, dobra, na razie Garanda. O, dobra. Nie tak wysoko, panie. Jak ja to ustawię, to mi to przejedzie. Gdzie mój Garand? Dawaj. Automat zawsze na propsach. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Grab. No kręć się pan. Shit, nie trafiłem. Pojechał sobie gdzieś, dobra. Shit z tym. Dejmy to. A, bo tu jeszcze jeden transporterek stoi. Kręć pan. Czy on jest już rozwalony? Nie, nie jest rozwalony. Tylko, że to jest tego działa, nie mogę go... Shit, czołg. Wow. No to mam tylko jeden ten. To jest Tiger, o matko, Tiger królewski. Okręć się pan. No nie, go rozwalę. Opa. No i za bardzo. No i super. Teraz mnie trafi. Czemu... Dlaczego go nie mogę trafić? No fuck it.
Dziękuję. Nie mamy dział, dobra. Wiecie, jakieś tanki jadą? Zaraz. Bang. Jesteś pusty? Fajnie. Bang. I ta muzyka. To zaraz końcówka będzie. Oh shit, już mnie rozwalił. Through the sky just before you die. Dawaj mi to miękko. Boom. I'm Guzo. One rule, you're no good to me dead. What kind of pep talk was that? You want inspiration, Private? Read a poem. Canadian and American reinforcements arrive to help seal the Falaise Gap and close off any route of escape for the retreating German soldiers. Four days later, Allied forces liberate Paris, bringing an end to the Battle of Normandy. No i to tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, bo cała gra mi się bardzo podoba, szczerze, jedno z najlepszych Call of Duty, w jakie gram i naprawdę rozumiem tych, którzy żałują, że Call of Duty 3 nie pojawiło się na PC-ty, naprawdę, ja też bardzo, ale to bardzo żałuję, ponieważ część według mnie jest wspaniała i mogłaby spokojnie dorównać jedynce czy dwójce, naprawdę. Mimo iż skupia się tylko na jednym temacie, czyli lądowaniu w Normandii i tych sprawach, tam działaniu we Francji, to naprawdę bardzo fajnie im to wyszło, bardzo fajnie im to wyszło, pokazano wszystkie, że tak powiem, strony, widać było, była strona amerykańska, no może nie wszystkie, ale była strona amerykańska, była strona kanadyjska, była strona polska, co mnie naprawdę bardzo zaskoczyło. Nie wiem, czy Brytyjczycy byli, szczerze powiedziawszy, bo już nie pamiętam, ale naprawdę bardzo fajnie pokazano właśnie lądowanie w Normandii, no i wspólne działanie, tak? Mam ból dupy do tego, jak już pewnie mówiłem, że Francuzów lubili tłumaczyć, a Polaków praktycznie nie, no ale cóż, polski język, trudny język. Tak więc, no cóż, Call of Duty 3 uważam za zakończone, spodziewajcie się recenzji, ponieważ gra jest według mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna, no i zasługuje na dobrą ocenę. No i żałuję, że nie wyszła na PC-ta i mimo iż to robi Treyarch, gadamy, zrobił to Treyarch, to może w przyszłości przeniesie Call of Duty 3 na kompy, kto wie. W każdym razie, dzięki wam wielkie jeszcze raz za oglądanie. Co do przyszłej serii z PlayStation 2, nie mam pojęcia co to może być, ponieważ ja tak po prostu randomowo te gry wybieram. Nie mogę zapowiedzieć, Call of Duty Finest Hour na PS2 jeszcze nie mam, ale jak załatwię to na pewno nagram. Najprędzej może się pojawić jakiś Medal of Honor z PlayStation 2, a jeżeli nie na PlayStation 2, to na Nintendo GameCube. Taki mam wybór. Tak prawdopodobnie będzie. A cóż, jak na razie nie pozostaje mi nic innego, się tylko z wami pożegnać. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za bycie ze mną przez tą całą grę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie kciuki w górę. Jeżeli czekacie na kolejne serie i na następne odcinki z jakiegokolwiek Call of Duty, czy innej gry,
oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Natomiast jeżeli macie jakieś pomysły bądź cokolwiek, to oczywiście piszcie komentarze. A ta muzyka po prostu jest wspaniała. Pamiętam, jak jej chyba w jakimś D-Day'u użyłem podczas relacji z D-Day'a. Naprawdę piękna muzyka. No, także trzymajcie się, no i do zobaczenia w przyszłej serii. Nara.